Czy będą pobory do wojska? Te pobory już są, już one mają praktycznie miejsce. Nieprawdopodobna wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego dla Polski, a więc przymusowe pobory do wojska. No właśnie, się przedstawiam wizję przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, czy rzeczywiście ten pobór już ma miejsce jeśli chodzi o wojsko. Pytanie też jest takie, gdzie faktycznie dojdzie do wybuchu wojny, czy my Polacy zginiemy, ucierpiemy, ucierpiemy, tak? I też po prostu w jakiej formie będziemy tutaj walczyć, czy będziemy walczyć na swoje wojnie, czy na przykład na wojnie na Bliskim Wschodzie, albo w ramach na to wiele pytań wiele wątpliwości na wszystkie postaram się dzisiaj odpowiedzieć o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij także w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie także na mojego fanpage'a na facebooku zalajkujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no właśnie jeden tak naprawdę z widzów zapytał się jasnowidza jaskowskiego czy będą pobory do wojska czy będą one miały miejsce. Jasnowic Jackowski mówi, że te pobory już są, że one praktycznie już mają miejsce. No tutaj jest i prawda, i po części prawda, i po części nie, ponieważ rzeczywiście po prostu pobory, no, już miały miejsce, chociażby w tamtym roku w niektórych województwach, chociażby tam w, w województwie dolnośląskim były takie pobory, chociaż tam było szkolenie chyba tylko kilkudniowe, tygodniowe. Natomiast rzeczywiście Jasnowic Jackowski mówi o tym, że już wkrótce po prostu mogą być masowe pobory, masowe wstawki do wojska Polaków, nie, tak, Natomiast w jaki sposób praktycznie to będzie wyglądać, to zobaczymy, tak. i mówi mówi o tym, że te pobory do wojska będą na dłuższy okres niż praktycznie ten okres tygodnia czasu, tych kilku dni. Mało tego, też będzie to miało mieć, będzie to miało taki charakter jakby decyzyjny, czyli po prostu yy, teraz będą takie pobory do wojska, sprawdzenie praktycznie, tak, przegląd yy, kadr, stanu praktycznie, jeśli chodzi o żołnierzy, ilu jest dyspozycji i tak dalej, no bo pamiętajmy o tym, że nie ma tego poboru wojskowego, tak, co było jeszcze praktycznie tam chyba kilkanaście lat o 10 czy 15 lat temu, gdzie był ten pobór, sprawdzano praktycznie wszystkich tych młodych mężczyzn w wieku poborowym, 18-19 lat. Teraz praktycznie państwo polskie nie wie, ile osób jest gotowych, tak, no, ma dane, jeśli chodzi o statystyczne roczniki, natomiast niewiele tak naprawdę w tych rocznikach ludzi rzeczywiście jest zdrowych ma kategorii A, B, to C i D, bo było tak, nie pamiętam już. Natomiast Jasnoicia mówi, że tutaj będzie kwestia decyzyjności, to znaczy, że po prostu wojsko może powoływać na dłuższy czas niż tydzień i Wojsko może zrobić coś takiego, jeśli chodzi o człowieka, na przykład weźmy jakiegoś Kowalskiego, że w, w, w każdej chwili mogą go powołać i ma być po prostu pod tym adresem. Że ma być po prostu jakby w gotowości. Coś na takiej zasadzie można powiedzieć jak. Na przykład ktoś ma dozór policyjny i musi się zgłaszać trzy razy tam w tygodniu w policji, czy raz w miesiącu, czy raz na dwa tygodnie, nie wiem, nigdy nie miałem. Natomiast tak to właśnie wygląda. I tak samo tu Jasno i mówi, że to może być sytuacja tego typu, że mogą wezwać na, do wojska, sprawdzić, jaką ma kategorię przydatność, gdzie po prostu by trafił. Natomiast żeby był właśnie pod tym adresem, w momencie, gdyby coś się działo, że ma po prostu w krótkim czasie, na przykład w ciągu 24 godzin, zjawić się w konkretnej jednostce wojskowej, żeby nie było faktycznie tutaj tak problemów, nie było misz masz, taki logistyczny, nie było problemu, tak, związanych właśnie z tym wojskiem. No ciekawe jest to na przykład, że wojsko właśnie tutaj, jeśli chodzi o tą stawkę, tak, no chce sprawdzić, praktycznie zrobić ten przegląd kadr i bardzo często też to słyszę i też są takie od ludzi po prostu i też są takie relacje w mediach, że ludzie mówią tak, że jaka tam kategoria byłaby im przypisana, nawet po prostu ci już, którzy są starsi, mają 40 czy 50 lat no i na przykład jak ktoś nie jest zdatny, to przy, przydziela się go do szpitala. No ale bez przesady po prostu, to ile tych szpitali będzie gdzie to wszyscy ci, którzy nie są zdatni, którzy nie pójdą na pierwszą linię frontu walki mając kategorię A, chociaż to nie do końca też tak wygląda, bo mając kategorię A można być bardziej bezpiecznym, tak, niż mając po prostu kategorię gorszą jakąś tam, bo, a to zaraz wytłumaczę. No właśnie, czyli nagle po prostu ci wszyscy, którzy by się nie opali, nie, nie mieliby tej kategorii A, to niby mieliby dostać przydział do szpitala. Chyba, że będzie tyle po prostu rannych ofiar, że rzeczywiście będzie potrzebnych tyle osób praktycznie do pracy w szpitalu. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, że no, stare powiedzenie mówi, że podczas wojny więcej tak naprawdę ginie cywilów niż żołnierzy. Czyli teoretycznie po prostu no, żołnierze oczywiście giną też po prostu podczas tej wojny, ale teoretycznie po prostu no, i w praktyce tak to właśnie wygląda, że żołnierze podczas wojny ginie mniej po prostu żołnierzy niż cywilów, tak? Chociaż no to było na przykład na, 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 na bazie tej historii, tak jakby te wyglądały te wojny. Dzisiaj te wojny zupełnie inaczej mogą praktycznie wyglądać. Natomiast rzeczywiście to Jastrząb Zackowski mówił o taki przypadek takiego mężczyzny, który przyjechał z, bodajże z Norwegii czy z Finlandii, Norwegii chyba do Polski, na tydzień czasu po prostu pozatwiać swoje sprawy. Akurat w tym czasie znalazł po prostu powołanie do wojska, bilet, taką wstawkę do, właśnie do wojska. No z czym miał szczęście, tak? Czy może po prostu e, szczęście w tym pechu, tak, że go dostał ten bilet, ale że był akurat w tym czasie nie rzeczywiście się stawił, no ale jasność Zackowski, że że mówisz, że ten mężczyzna ma 50 lat. No i teraz pytanie jest takie, no, wojsko powinno się praktycznie posiłkować młodymi ludźmi. no Oczywiście 50 lat tak dalej jest po prostu zdatny, tak? Może po prostu pójść do, znaczy zdatna to jest woda, ale dalej jest po prostu przydatny dla wojska, tak? I może po prostu funkcjonować, jeśli chodzi o żołnierz. Natomiast pytanie też jest takie, jakby jasność Zackowski po prostu odwraca tutaj to, 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 to pytanie, tak? Mówi w ten sposób. Czy zatem powoływanie takiej osoby w wieku 50 lat to nie jest akt desperacji ze strony państwa polskiego, które szuka nawet po prostu w tym wieku ludzi i chce sprawdzić, żeby czy oni po prostu są zdatni do, do walki obrony o kraj, tak? No, bo rzeczywiście, tak? No w pierwszej kolejności powinni powołać nie wiem, 20-parolatków, 30-parolatków, 40 parolatków i dopiero tego 50-latka, tak? No, jak na razie nie mamy powo powołań masowych, tak? Że wszyscy zostali powołani do wojska, bo co innego, by na przykład, gdyby rząd po prostu wystąpił podczas konferencji prasowej, premier czy minister obrony narodowej, powiedział, że od przyszłego roku wszyscy po prostu w wieku 18 do 65 lat staną wstawkę do wojska, będą sprawdzani, tak? Kto się nada, kto nie. No to jest inna sprawa. Natomiast takiego czegoś jeszcze nie miało miejsca. No i wydaje się, że po prostu w pierwszej kolejności, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o sprawdzania tych rezerw, te stan kadry, tak, potencjalnie jeśli chodzi o żołnierzy, no to powinno po prostu dotyczyć to młodych roczników, tak, czy aż takie są bawy ze strony właśnie państwa polskiego, tak, w związku właśnie że z, z ewentualnym wybuchem wojny, że po prostu nawet tutaj sprawdzają tych ludzi w wieku 50 lat. No, tutaj też trzeba pamiętać o tym, że ta wojna zupełnie inaczej by dzisiaj wyglądała, tak, to nie byłaby taka wojna, która ma miejsce podczas II Wojny Światowej, no, dzisiaj faktycznie prowadzi się wojny przede wszystkim na lotnictwo. Kolejna sprawa to może być użyta tej broń, a więc rakiety, tak, bomby i tak dalej. Polega to na niszczeniu po prostu celów strategicznych. Oczywiście, gdyby to była taka walka na wyniszczenie po prostu, taka walka, jak to miało miejsce podczas II wojny światowej, jaką Hitler prowadził, a więc najazd na ze wszystkich stron, ziemia, powietrze, ląd, morze, oceany i tak dalej, znaczy oceany, może po prostu wody, to jest coś innego, tak? Natomiast dzisiaj faktycznie w ten sposób się nie, nie prowadzi jakby działań militarnych odchodzi się praktycznie od tego, tak. Eee, oczywiście są takie rejony, dalej po prostu się prowadzi w ten sposób wojnę, no ale w dużym, w dużym stopniu po prostu lotnictwo, tak, jest to bardziej ekonomiczne też dla wojska, bo są mniejsze straty, chociaż no, wiadomo, że po prostu stracenie takiego samolotu, czy przechwycenie takiego samolotu myśliwskiego, to jest ogromna strata po prostu i finansowa, i wyszkania takiego po prostu eee, pilota. Natomiast niewątpliwie, no Jasno mówi o tym, czy ciekawe jest tutaj na przykład to, co mówi Jasno o tym, że wkrótce zobaczymy wojsko na ulicach Polski. I to może na przykład być związane z koronawirusem, że wojsko po prostu, że, państw, że policja będzie miała tyle po prostu obowiązku w związku z koronawirusem, chociażby kwestia tego, że oni muszą sprawdzać tych ludzi, tak, którzy są na kwarantannie, że na przykład będzie potrzeba po prostu, żeby wojsko patrolowało, tak, współpatrolowało praktycznie ulicę, że zabraknie praktycznie fizycznie policjantów i mogą być patrole mieszane, jeden policjant, jeden wojskowy. Może będzie sytuacja tego typu, że rzeczywiście część po prostu rezerwistów zostanie powołanych w takiej sytuacji sytuacji, żeby po prostu walczyć ze skutkami w związku z koronawirusem, tak? Wojsko tak, no, struktura są różne, no wiadomo, że po prostu są różne bataliony w wojsku i tak dalej, ale też są, mo, może być sytuacja taka, że na przykład wojsko będzie się posiłkować ludźmi, którzy po prostu nie są czynni w, w armii, dostaną jakiś żołd, jakieś po prostu pieniądze, ale są będą niezbędni po, po, po to, żeby właśnie zapanować nad koronawirusem, nad tym, co się dzieje w państwie polskim. Nie wiemy tak naprawdę, jak ta sytuacja z koronawirusem będzie w państwie polskim wyglądać, no jak na razie na przykład mamy 3000 osób praktycznie zakażonych dziennie no to jest bardzo dużo tak gdzie w Polsce na początku nie było tyle osób praktycznie zakażonych teraz się realizuje ten praktycznie scenariusz który miał miejsce w Lombardii na początku roku we Włoszech tak no bo on się praktycznie do końca tutaj nie zrealizował Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki Słanie. Jeśli nie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie też w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co, co na ten temat myślicie, jakie jest wasze właśnie zdanie w tej sprawie. No niewątpliwie ta wizja bo po prostu byłaby przerażająca. Dla wielu praktycznie Polaków. To też jest pytanie takie, no bo przecież bardzo dużo przecież Polaków wyjechało praktycznie za granicę, i to w takim wieku poborowym, wieku praktycznie od 20 do 60, do 60 roku życia. No, bardzo dużo tych właśnie Polaków wyjechało za granicę do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, do Skandynawii, tam się osiedlili, pracują, mieszkają, mają całe rodziny, więc no co, co dalej praktycznie z tymi Polakami, tak, jak wygląda ta sytuacja, czy oni musieliby praktycznie wrócić do kraju, czy też nie, no i jak dalej po prostu państwo polskie mogłoby funkcjonować, tak, mogłoby praktycznie funkcjonować, przecież w samej Wielkiej Brytanii szacuje się, że jest praktycznie blisko 3 miliony Polaków, no wiadomo, to są po prostu dzieci, kobiety, mężczyźni, no ale bardzo dużo przecież jest mężczyzn, wszyscy po prostu, którzy są zdrowi, silni, e, mogą pracować, tak? E, I pracują za granicą. No i teraz pytanie, co dalej po prostu tak to miałoby wyglądać w kontekście właśnie państwa e, polskiego. To wszystko na dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!